wszystkim, Tuluna, witam Was w naszej rozgrywce z Legacy Challenge. Gramy na krótkim życiu. Wiecie, czego mi brakuje w tym domu? Zdecydowanie komina. I będę musiała to jakoś tutaj dorobić może. Ale to oczywiście z biegiem czasu. Pograłam tutaj z nimi chwilę, bo były święta, także nudy, nic się nie działo za bardzo. Chciałam troszkę sama tutaj poogarniać, żeby Was nie zamęczyć tym ciągłym łowieniem i tak dalej. Mamy dość fajną kasę, muszę Wam powiedzieć, także na pewno jakoś ją tutaj wykorzystamy. Ale chciałabym jeszcze tej kasy nazbierać, bo tak w zimie to mi się nie chce za bardzo budować. Dwa dni do wiosny. Zacznijmy, słuchajcie, sobie od tego, że sprawdzimy, kto ma ile dni do zmiany grupy wiekowej. Nox ma 2 dni. Czyli pewnie będziemy go postarzać. Ty, moja droga, też 3 dni. Okej, myślałam, że też 2, ale dobra. Natomiast ty masz 7. Wow, ta ciąża naprawdę dobrze tutaj działa na simki, dlatego że one będą nam tutaj żyły dłużej. Ja nie mam moda na jednodniową ciążę, więc tutaj, słuchajcie, nie będę kombinować. W sumie stan domku jest taki, jaki był. Ja tutaj bez Was nic nie robiłam. Mamy krowę, mamy kury, czyli tak jak było, tak jest. Jest popołudnie czwartkowe. Chyba jutro będziemy mieć Sylwestra, więc nikt nigdzie nie pójdzie do pracy. Może też sobie jakąś kasę tutaj przytulimy. Jeśli chodzi o naszą Phoebe, to ja postanowiłam, że właśnie tutaj będę rozwijać te przyjaźnie, przynajmniej jedna przyjaciółka albo przyjaciel na następne pokolenia musi być, bo to jest po prostu nienaturalne, żeby po prostu ci Simowie nikogo nie znali. Także mamy Monikę, a kim jest Patrycja? Nastolatką jakąś, okej, dobra. No i oczywiście mamy nasze kury cudowne, a ty jesteś też nastolatką, Dominika Rowe, okej, dobra. Spoko, więc myślę, że z tą Moniką będziemy się przyjaźnić. Jeśli my szybciej zmienimy grupę wiekową, to zaprosimy ją, postarzymy. Nie ma tutaj spiny z tym wszystkim. Dlaczego znowu mi te roślinki? Czasami tutaj wchodzę, wiecie, i jest pełno roślinek. Czasami wchodzę i nie ma żadnej, więc nie wiem za bardzo. Zaczniemy oczywiście od rozmnażania naszych żab. Aha, ona nie może, bo dopiero co rozmnożyła. A ty? Ty możesz, no to super. Dobra, ja bym się tu może troszkę też kotkiem zajęła. Nie wiem, kiedy kotek nam zmieni grupę wiekową. Dalej jest dorosłym kotem. Pięknie. Dlaczego nie ma światła? Halo, juhu. O co chodzi? Dopływ energii elektrycznej został... Aha, plan działania. No tak, myślałam, że mam to tutaj wyłączone, ale jak widać, gra postanowiła zadecydować za mnie, że ja po prostu tego potrzebuję, tak jest mi to niezbędne do życia, więc w związku z tym, no, jest jak jest. Sami rozumiecie, to są Simsy. Trzeba się liczyć z takimi rzeczami, no. Jeśli ktoś nie chce, to trzeba wyłączyć tą grę, po prostu. Wyrzuć zepsute jedzenie, bardzo proszę, bo tutaj smrodek jakiś nam się unosi. Ty jesteś po pracy i w tych brudnych rękawicach, w tych brudnych gaciach siedzisz i jesz rybę. Cudownie. Ale on jest w bardzo złym humorze. Znaczy w złym. Coś mu tam w pracy chyba nie poszło, wiecie. Ale to nic. Dobra, jest czwarteczek, jest 15. Trzeba by było coś tutaj uskutecznić, jak dziecko nam wróci. Czy Phoebe powinna zaprosić kolegę ze szkoły o imieniu Marian? Marian. Dobra, weźmy Mariana ze sobą. Najwyżej rodzice pojadą gdzieś tam połowić. My Mariana weźmiemy i się gdzieś tam pobawimy, może na jakimś placu zabaw czy coś takiego. Aha, ty jesteś głodna, ale posprzątałaś. Nie, no faktycznie. A nie, bo on, wiecie co, on tam blokuje jej ten dostęp do jedynego zlewu tutaj. Marzy mi się, żeby tu zrobić jakieś takie przemeblowanie całkowite, że wiecie, zrobimy sobie jakiś salon z prawdziwego zdarzenia i po prostu zlew w kuchni, ale to chyba jeszcze, no to jeszcze chyba trzeba będzie troszkę zaczekać. To jest Marian, tak? Cześć Marian, Marian Brown. Dziecko, dobra. Pogadajmy sobie z Marianem. Nasza relacja jest żadna tak naprawdę, ale spoko, porobimy głupie miny. My się zaraz będziemy zwijać, bo ja bym chciała dalej tą naszą kasę tutaj pomnażać, wiadomo. A czekajcie, czekajcie. O nie, ty znowu popsułeś zlew. No, my chyba dzisiaj nigdzie nie wyjdziemy. Coś mi się wydaje, że Noxowi troszkę się może przytyło. Albo to przez ten fartuch. Patrzcie, jaki o, zadowolony, siemaneczko, juhu. Ktoś tak czuje, że prawdopodobnie my się nigdzie nie wybierzemy już, no bo trzeba naprawić zlew. Nie wiem, czy kury są ogarnięte i krowa, bo nie pamiętam, ale możemy ją wydoić, więc wydaje mi się, że nie. Troszkę ją tutaj pogłaszczemy, porozmawiamy z nią, bo przecież jest to... Nie, nie dawaj jej napiwków za 25, kobieto, czyś ty oszalała, to jest twoja krowa, po co jej napiwki? Co ona z tą kasą w ogóle zrobi? Dobra, opowiemy jej dowcip, mam nadzieję, że jej się spodoba. A ty już naprawiłeś ten zlew? Taki szybki jesteś, koleś? Wow,
Nie no, troszkę jeszcze ci zostało, spokojnie. Dobra, ta gada z Marianem. Pokaż tego Mariana mi tutaj. Ciekawe, czy wy będziecie chodzić razem do szkoły, bo ja miałam taki plan, że wiecie, jak tylko wejdziemy do tego liceum i zobaczymy jakąś męską postać, to będzie to nasz przyszły mąż. No, a tutaj tak się fajnie może z Marianem zaprzyjaźnimy, no zobaczymy, nie? Zabawne, żartuj o smarkach, okej. Mona, jak ci tam idzie z krową? O, jaka mucia zadowolona. Nie no, wypas tutaj ma mucia, te kury gdzieś tam tak daleko. Czy ja jej dam, żeby ona ją wydoiła? Chyba nie. Dobra, no to ją wydój i jeszcze byś tutaj kury oporządziła. Rozrzuć karmę, moglibyśmy sobie zawsze te zbierać jajek, nie możemy. Ale okej, chyba jest też czysty ten kurnik w miarę, także jest wszystko okej. A tutaj z tą oborą też jest dobrze. O matko, kto tu zaś przyszedł do nas? Paulo uważa, że Mona jest spoko i chce, aby zostali najlepszymi przyjaciółmi. On nas ciągle nachodzi, muszę wam powiedzieć, i zaczyna mnie to denerwować. Nie ma mowy, bo moim najlepszym przyjacielem jest mój mąż. Hello! Myślę, że Nox się tutaj. Patrzcie, jaka smutna twarz. Ja myślę, że Nox się tutaj wkurzy. O zbytnie naciskanie, o to, że jest natrętny, właśnie. Tylko ja nie wiem, czy on zdąży naprawić ten zlew. Może Paolo wcześniej pójdzie, się nas wystraszy albo coś. Wiecie co, może my zbudujemy z tym Marianem chociaż bałwana jakiegoś, co? Tu mamy dwa zbudowane. Już wcześniej to zrobiłam z Moniką. Mowę zachęcającą, porozmawiamy o szkole i idziemy wybudować jakiegoś bałwana. A może bitwa na Śnieżki? Czemu nie z Marianem, proszę? Marian. Muszę mu chyba zmienić to imię, bo no, nie pasuje generalnie tutaj do rozgrywki. Ten tu siedzi, ślęczy przy nas. Boże, patrzy, jak my krowę doimy. Ej, serio? Idzie tutaj Nox, tylko trochę mu to zajmuje. Patrzcie, jaki niezadowolony. O nie, co tam, krowa nam, o nie, krowa nam wywaliła wiadro z mlekiem. No Mućka, co tobie, dziewczynko, się stało, co? Przecież tak od ciebie dbamy, interakcje społeczne. Dobra, zapytamy ją o mleko. Patrzcie, i teraz wszyscy czują się niezręcznie. Po co tu w ogóle, koleś, przychodziłeś? Nie wiesz, że ona jest mężatką, że ma dziecko? Patrzcie, jak on jest zdenerwowany. Ja wcale nie przyszedłem tutaj w tym celu, w którym ty myślisz, ja chciałem się tylko zaprzyjaźnić. Nie, Mona, tego nie skrzycz. Może grubiańskie powitanie, o. Niby się nie znamy, ale niby gadamy. A ty co, ty się zalecasz teraz do niego? O, kurde. Nieźle. Pokłócimy się jeszcze o muzykę i powiemy mu, żeby kurde tutaj więcej nie przyłaził i spławimy go. A patrz, jaki jestem silny. Co ty sobie wyobrażasz, kolego? Będziesz tutaj robić pompki i podrywać moją żonę? Wynoś się stąd. Wyślij go do domu. Idź, 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 koleś, idź. Biedna Mona. Biedna Mona. Dobra. Ej, ale co jest z Marianowi? Marian nas nie lubi, czy co? Mieliśmy tutaj się bawić i rzucać śnieżkami. Ohoho, Marian nie dostał. Może to będzie nasz drugi przyjaciel? Zobaczymy zresztą, jak to się potoczy. Czemu on się z nas wyśmiewa? Chyba nie będzie naszym przyjacielem, wiecie? I bam, o, ale dostałyśmy. Ale się obroniła w sumie. Patrzcie, jaki Nox jest wściekły. Tutaj sobie połowimy, no bo jest zima, najbezpieczniej chyba łowić tutaj generalnie. Natomiast nasza Phoebe zaprosiła też Monikę tutaj na ten wypad. Także będziemy się bawić tutaj z Moniką i z Marianem. Widzicie tego żółwia? To właśnie zbudowałyśmy go kiedyś z Moniką. Widzę, że on dalej tutaj sobie jest. Fajnie. Bardzo ładny, prawda? Dobra. Ja myślę, że Marian generalnie chyba może jest stąd, z tego miasta. Bo taki jest troszkę opalony, że nie zdziwiłabym się. No i oczywiście z Moniczką. Pocież po śmierci, tak, jej ktoś zmarł, słuchajcie, ale ja nie dochodziłam w sumie kto, bo nie miałam za bardzo na to czasu, ale sobie z nimi wszystkimi tutaj pogadam, porozmawiamy o zabawkach i wiecie co zrobię? Wykluczę z grupy rodziców. O nie, teraz rozwiązałam całą grupę. Genialnie. A nie, dobra, jestem z nimi, z matką, nie, z ojcem jeszcze jestem w grupie. Ojciec. Aha, dobra. Bo chciałam później iść z nimi, wiecie, tutaj na drabinki czy coś. O, jakaś dziewczynka tutaj jest też. A nie chciałam, żeby Nox się później odrywał od tego. Typa się bawi tutaj. Nie chciałam, żeby się odrywał od łowienia. A gdzie Monika poszła? Nie mam pojęcia. Tu jest Monika? Nie, Weronika. Dużo dzieci się teraz tutaj przypałętało.
Dobra, jak wam tam idzie to łowienie? No, chyba niezbyt dobrze. Nox, no nie ma dzisiaj najlepszego dnia generalnie z tego, co widzimy. Natomiast nasza Mona jest bardzo flirciarska, a także spoko. O, coś łowią, słuchajcie. Czy to będzie owocny połów, czy... O, proszę, skrzyneczka i jakaś wielka ryba. I do kieszeni, jak zawsze, bardzo ładnie. Jakąś zabawkę mamy. No, pewnie trzeba będzie sprzedać, bo my już tutaj drugiego dziecka mieć nie będziemy. Nie łudźmy się, moglibyśmy mieć, ale generalnie problem by był, gdzie by to dziecko ulokować. Dobra. Jak tam? Ojejciu, ona jest dalej smutna, ta Monika, cały czas. Kurczę. Dobra, weźmy tego Noxa z tej grupy, wywalmy. I chodźmy się pobawić na drabinki może, się powspinamy trochę, baw się razem. O. No i często w sumie tak tutaj robię, jak grałam sama, no to właśnie brałam jakieś dzieciaki tutaj, one się bawiły tam, właśnie z Moniką się zaprzyjaźniłyśmy dzięki temu, a Mona z Noxem siedzieli tam przy rzece i łowili ryby, nie? Stąd nasz budżet troszkę lepiej teraz wygląda. Właśnie Mona, czy ty możesz rozmnożyć żaby? Już. Możesz. Ja nie wiem, czemu ja je rozmnażam. Generalnie nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby było nam to jakoś mega potrzebne, żebyśmy nie mieli na rachunku czy coś. Dajemy radę. O, Nox różę sobie złowił. I też myślałam, żeby, wiecie co? Żeby zbudować im jakąś szklarnię gdzieś tam na zewnątrz, żeby ona nie była połączona generalnie z domem, żeby to było osobne pomieszczenie. I na to najpierw chciałam kasę pozbierać, a to pomieszczenie, które teraz nam służy za tak zwaną szklarnię, jak fajnie ubrana dziewczyna, to po prostu wciągniemy do domu, nie? Powiększymy dom i to tam będzie się nadawać też. No, także spoko. Przeniesiemy te sadzonki i będzie dobrze. No, chyba, że coś lepszego nam się tutaj trafi, nie? Zobaczymy. Jak tam dzieciaki? O, dzieciaki się fajnie bawią, także jest uroczo. Jutrzejszy dzień będzie dniem wolnym, bo to będzie Sylwester, a więc też trzeba będzie coś zaplanować. Może byśmy po prostu wybrali się na jakąś imprezę. Może dorośli by sobie poszli na jakąś imprezę. Nie wiem, powiedzmy, że Phoebe zostanie z jakąś tam opiekunką, nie? Mogłoby tak być. Dobra, my już w domu będziemy się powoli przygotowywać do zakończenia tego dnia. Tutaj widzę, trzeba pozałatwiać im też jakieś potrzeby i tak dalej. No niestety nie mamy jeszcze prądu. Co tu leży w ogóle? Aha, dobra, to jest mysz. Nie mamy jeszcze prądu, także no nie fajnie. Dobra, mała, bierz coś z tej lodówki. A ty, Mona, jesteś głodna w ogóle? Nie, nawet nie. Dobra, tak, skończysz to, podejdź tutaj. Nie wiem, co Nox zamierza. Gdzieś tutaj się jakiś niefajny zapaszek unosi. O nie, to jedzenie jest zepsute. Dobra, Nox, wiesz co? Zostaw to. Weź. Aha, my nie ugotujemy nic teraz. Kurza twarz, no. Co ona tu w ogóle chciała jeść? Ryba. Dobra, muszę zobaczyć, co my jeszcze tu mamy w tej lodówce. Ta ryba jest zepsuta. Szynka jest zepsuta. Przecież ona miała wyrzucić zepsute jedzenie. Co ona? Dobra, tylko jest tort dostępny, że tak powiem. Weź sobie ten kawałek tortu, dobra. Weź resztki, tego nie jedz. Nox, ty to posprzątaj. Wyrzuć i wyrzuć. Dobra. Mona, czy ty zrobiłaś, co tam miałaś zrobić? Cudownie, może za chwilę nam włączą ten prąd. Włączą. No. A nie, bo do 21 nie mamy prądu, także uroczo. Na szczęście Mona i Nox nie są jacyś tam bardzo głodni. Wiecie co, ja im pomogę, bo to przecież będzie trwało wieki, bez sensu. Nox, chodź no tutaj jeszcze, zajmij się kotem na chwilę. Może przytul, pochwal, nie wiem, jakaś jeszcze jedna interakcja, miziu-miziu jakieś, pogłaszcz. I ty chciałeś co zrobić? Prysznic sobie wziąć, weź prysznic. Dobra, ty jesteś zmęczona, mała jest zmęczona. A ty możesz sobie jakiś film pooglądać, tylko weź się przebierz, proszę cię. Stroje zmień na codzienny i oglądaj kanał. Aha, nie możemy przecież, zapomniałam. Ja ciągle zapominam, że my prądu nie mamy, nie? Nox, czy ty pójdziesz do tego kota? Czy on się zaciął? Mogło tak być. Dobra, weź sobie prysznic. Albo, słuchajcie, może jakieś barabara pod prysznicem. Czy my możemy teraz? Możemy. W sumie do tego prąd nie jest potrzebny. Nie, to barabara z nią zrób. Dobra, ty byś chciała spać i w sumie, wiecie co? I tak nie ma innej opcji za bardzo. Niech ona idzie się wyspać. Dobra, rodzice sobie tutaj spędzą miły wieczór razem.
Im coś tak jakby słabo potrzeby spadają. Ten głód to w ogóle mu na przykład nie spada. O, teraz. No, dobra. Myślałam, że się znowu zacieli. Wow! Nie no, powiem wam, są w formie generalnie, nie? No, za chwilę zmienia grupę wiekową, ale nie, z tego co widzę, to spoko. Dobra. Teraz może się położymy spać. Na higiena to tak mu słabo rośnie pod tym prysznicem. Ta ma ok. On chyba powinien wziąć sobie jeszcze dodatkowo może prysznic. Jest, słuchajcie, nastała jasność. Także uroczo, milusio i słodziusio. Jakie serducha tu lecą. Nie wiem, czy dzisiaj uda nam się, szczerze mówiąc, zmienić komuś grupę wiekową. Śpi i śpi. Albo wiecie co? Nie, no oni jeszcze mają kupę tej energii. Weźmy sobie, obejrzymy coś. Oglądaj film z... Tak, jakieś tam rakiety, proszę bardzo. Z żonką sobie obejrzymy jakiś serial. Uroczo. Plama w łazience. No dobra, tam może wyschnie do jutra. Ten zaś w tych ciuchach ogrodniczych. Nie, on się wszędzie w nich szlaja, nie? To całe łóżko ziemią pobrudzisz, Nox. Ale nie chce mi się już po prostu. Nie chce mi się nawet. Wstał. Co teraz znowu planujesz, kolego? Myślisz o słoneczku, weź się przebierz, bo mnie to drażni z lekrza. Czemu oni dalej nie wprowadzili tego, że Simowie w domu kuźwa ściągają ciuchy? Czy to jest naprawdę takie skomplikowane dla nich? Dobra, oglądaj aktualny film. W tych buciorach, na łóżku. Jezu, no co jest z nimi nie tak? No patrzcie, nie da się. Pooglądamy sobie o psie. Film familijny, bez dziecka. Nie wiem, coś jest nie tak, słuchajcie. Znowu coś się zbadżyło i interakcja wspólnego oglądania niestety no nie działa. Ta zaś wlazła w szafkę. No teraz zajarzyli. Teraz zajarzyli, że mają razem oglądać. Wow. Może ja bym sprzedała im te rzeczy, co? Ty jeszcze pewnie żaby nie możesz. Możesz rozmnożyć żabę. Dobra, ty jakąś książkę tu znalazłaś, dobra. Pewnie o wampirach. 75 w kieszeni. Patrzcie, ile my mamy tej róży. Mamy już 6. Także spoko. Kiedyś sobie to na pewno posadzimy. Patrzcie, jaka droga ta zabawka jest. No, nieźle. Dobra, trochę kasiorki jest, ale niestety 7000 to z tego nie będzie. Ja bym musiała mieć tak 7-8, żeby... Nie, no może mniej nawet, żeby zrobić im jakąś sensowną właśnie tą szklarnię. Tak naprawdę chciałam sobie coś fajnego ściągnąć, ale może po prostu wybuduję, polecę po kosztach, nie? Wiecie jak jest. Dobra, tego krowokwiat... To sprzedam, bo to jest bez sensu, to do sadzenia, to mało kasy z tego jest zawsze i części do ulepszeń. Wiecie co, chyba se zostawi i może coś tam będziemy ulepszać kiedyś. Póki Nox jeszcze żyje, to może by to nam zrobił, nie? No, a co myślicie? Bo może jak wiecie, jak Nox odejdzie pierze, to może Mona wyjdzie ponownie za mąż, co? Nie wiem. Nawet nie chcę na razie o tym myśleć chyba. Już się późno robi, dzieciaki, a wy dalej ten film oglądacie. Może, a może to serial i drugi odcinek sobie puścili? To miało być ucieczka jakiegoś psa. A to chyba jest to. Dobra, my chyba już generalnie pójdziemy spać, nie? Dobra, pora śniadania. Zrobimy dla wszystkich naleśniki. Takie rodzinne śniadanie duże sobie zrobimy. Do wieczora jeszcze sporo czasu. O nie, pojawiły się te dust bunnies. Nie, help. Help me. Nie miałam w planach kupowania odkurzacza. No ludzie, serio. Będę musiała kuźwa kupić im odkurzacz, a to pewnie będzie z jakichś 400 simoleonów do 1000. Nie stać mnie. Będziemy żyć w brudzie. Trudno. Ja wam powiem, że ja Jezu, ściana mi się włączyła. Że ja swojego czasu... Coś fajnego byśmy puścili. Co tak leci w górę? Chyba te wszystkie... Patrzcie, jakie te 350. Nie, może dwa jakieś takie za 50. Niech będzie, że nie będziemy za bardzo skąpić. Fontanna iskier i siup. Super, dobra, muszę pamiętać, że Mona ma to w wyposażeniu. Możesz żabę rozmnożyć? Rozmnóż. Dobra, jak tam Noksiu? Zajmuje się krową, rozmnóż. I super. No, a ty mogłabyś jej pomóc w tym zadaniu domowym? Byłoby może miło, czy coś? Wiecie co, nie wiem, co się ostatnio stało, ale ja generalnie nie mam tej opcji. O, sama jej pomaga. Żeby samemu wybrać opcję pomóż przy odrabianiu lekcji. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, pokaż mi. O, może krowa teraz będzie łaskawa dla nas.
Bądź łaskawa, nasza krowo. Może by lamę też kupić? Nie, drogie te obory są, na razie nie. No i co, gdzie masz to mleko? Oszukałeś mnie, gdzie jest mleko? Nox, jest. Dobra, pojawiło się. Ile będziemy mieć? 100... Ty patrzcie, gdzie se kura śpi. Kura, ty wstań, idź do kurnika, bo cię ta krowa rozdepcze za chwilę. Która to jest? Roma. No. Nie wiem, może ona wychodzi z założenia, że jest ryzyko, jest zabawa, nie? Albo dobry sen, nie wiem. Nox, chodź tu, nakarm kota. O, zadanie domowe odrobione, uroczo. To ty chodź tutaj i posprzątaj kuwetę. No i widzicie, jak dobrze się zaczyna? Ostatni dzień roku u Simów? No, sprzątanie, robienie. Także jest czat. Jest moc, dobra. Obejmij czule, troszkę z nią pogadamy, okaż podziw. Jakie macie relacje? No, mogłyby być trochę lepsze, jak na moje oko. Poznaj. O, rozmawiaj na temat ekologicznego stylu życia. Cudownie. Moja droga, jak ty tam? A, tu jakieś amory ci w głowie. No proszę państwa, podejdź tutaj. No niech sobie wszyscy razem pogadają. Jak taka fajna rodzinka, także spoko. No. Ja chyba teraz z nimi może gdzieś pojadę, coś połowię, coś porobię, a do was się odezwę, jak będzie czas na jakąś tam jumpreskę. Niby spokojny, spokojny ranek. Słuchajcie, przed Sylwestrem tam sobie łowimy ryby, a tu nagle co? Chyba szykuje się spotkanie z mrocznym kosiarzem, niestety. A my sobie tam dalej niewzruszeni łowimy rybcie. O matko. Patrzcie, cały park się zleciał. No nie, co za biedaczysko. To chyba jakiś kumpel od nas z pracy. Ajajajajajajajaj. Niezbyt udane zakończenie na koniec roku, że tak powiem. Dobra, a my jak tam się mamy? My sobie tutaj wszyscy łowimy, słuchajcie. Nawet Monikę wzięliśmy na połów ryb. Ale dobrze, niech mała się szkoli, już zdobyła pierwszy poziom, więc spoko. Ej, tu idzie jakiś ciekawy sim. Kto to jest? Intrygujący. To jest ona czy on? Piotr, nastolatek. Naprawdę intrygujący. Ciekawe, ile on od nas jest starszy. No, my jeszcze trochę mamy do zmieniania tej grupy wiekowej. Ale spoko, dobra. Możemy sobie łowić teraz. Muszę wam powiedzieć, że coś nam tutaj nie poszło przed chwilą i mamy jakąś denerwującą rozmowę. Także wiecie co? Ja bym ją przeprosiła. Nie wiem, czy my coś powiedziałyśmy nie tak. Ona w sumie jest w żałobie i mogła nas na przykład źle zrozumieć, bo ja próbowałam ją pocieszyć i generalnie poprawić jej humor, opowiadając różne żarty i może w końcu się po prostu zdenerwowała. Ale wyślemy ją do domu. Mam nadzieję, że to będzie taka bardziej bezpieczna opcja. Nox robi tutaj mini hamburgery, natomiast Mona siedzi przy komputerze, bo musi się zrelaksować. Ta jest zdenerwowana. Czy możesz się uspokoić? Spróbuj trochę. Okej. Okay. Dobra, my sobie zjemy mini hamburgery. Zobaczę tam jeszcze na ich potrzeby, co oni tam muszą zrobić ze sobą. Zabawa. Tak zabawa spadła, że po prostu to jest masakra. Kot w ogóle gdzieś miałcy i miałcy. Ty też jesteś głodna. Dobra, ale spróbuj się tam uspokoić najpierw. Dobra, Mona, zostaw to na chwilę. Zjedz ze swoim mężem. Bo ja będę musiała te hamburgery schować przed tym kotem przecież. Dobra, trochę im przyspieszę ten czas. Nie! Zostaw to. Dobra, schowałam, udało mi się. Dobra, młoda damo, ty też możesz sobie wziąć resztki. Dobra, wybrałaś sobie naleśniki. No okej, okay. Nie chcesz zjeść moich mini burgerów? Trudno. Dobra, pogadajcie sobie jeszcze może o tej dzisiejszej imprezie. Ale ty w ogóle musisz iść, mój drogi, się ten wypluskać, bo ty będziesz nam śmierdzieć na tej imprezie. Jezu, kot znowu na stole, złaź z tego stołu. Tak, jeszcze się tu goni. Jeszcze się goni. No pięknie, pięknie po prostu. No, bo akurat tutaj jest na to miejsce. Tak, weź sobie, Mona, te mini hamburgery, zjedz z dala od tego kota, bo znowu będziesz miała pełno sierści na nich. No, jesteśmy wreszcie na tej imprezce. Trochę tutaj jest pusto, jak na Sylwestra, ale może jeszcze się rozkręci. Chciałam wam pokazać tego Sima, bo moja jedna Simeczka na innym sejwie jest jego czcigodną małżonką. Tak, także bardzo fajny Sim, polecam. Dobra, a my sobie może potańczymy, tak wyglądają ich stroje imprezowe. Tańcz, a czy nie możemy razem?
No nic, o, ten daje tutaj czadu. Potańczymy sobie chwilkę. Oni chyba nigdy nie byli nigdzie razem, gdzie mogliby po prostu tańczyć. Coś mi się tak wydaje. O no, patrzcie, nawet jakiś duch przyszedł. No nieźle. Ducha się tu nie spodziewałam. Jaka imprezka. Co, niezadowolony? Nie, zadowolony. Kciuk w górę jest. No i spoko. Patrzcie, jakie tutaj ruchy się odstawiają. No pięknie. No coraz lepiej. Fajnie. Można by było pójść też do góry, zamówić sobie drinka, żeby sobie tutaj to wypełnić. Zrobimy też postanowienie jakieś noworoczne. Zamów drinka ulubionego. Nie wiem, jaki jest jej ulubiony. Z kim ona tu chce gadać? Z jakimiś ludźmi? Oczywiście drink się jej skasował. Zamów drinka ulubionego. Aha, dobra, bo to jest ta babeczka. Spoko, nie zajarzyłam. Oczywiście tobie też coś zamówimy, też ulubionego. Nie wiem, ile kasy nam na to pójdzie, to się okaże. Okej, chodźcie tutaj. No pięknie, przynajmniej nie ma tłoku przy barze, więc spoko, jak dla mnie. Dobra, co ty lubisz? Ty masz winko, a ty... Okej, dobra. Kto co lubi? Ja bym generalnie chyba wybrała ten napój, ale dobra. A tobie co? Zimno jej tak jest. No ja wiem, że masz tutaj krótki rękaw, ale bez przesady. Jest Sylwester. W czym ty chciałaś tutaj tańczyć? W kożuchu? No więcej ludzi przylazło. Fajny strój. Eliza. Dobra. To pijemy te dżineczki. Ja zobaczę, czy mamy już opcję, żeby zrobić to postanowienie. Jest. Ja zawsze wybieram nową umiejętność, bo to jest najprostsze chyba. Poza tym zawsze się przyda. Jemu też zaznaczymy. Mam nadzieję, że zdąży w swoim życiu to wypełnić. Rozwiń umiejętność, dokładnie. Ojejciu, ty potrzebujesz iść do toalety. To pij tego drinaska i lecimy. No to on wypił tego drinka, czy on po prostu znikł? Nie wiem, znowu kolejny duch przyszedł. To jest małżeństwo? Nie. Nie małżeństwo, no ale to ciekawe jest generalnie, naprawdę. Imponujące. Jeszcze jest pauza, oni się tak ruszają, creepy. Ja myślę, że Nox nie dociągnie tutaj do północy, także może sobie puścimy te fajerwerki jakoś wcześniej. A tobie też chce się siusiu? To leć razem z nim. O, ten się tu włóczy, on jest fajny. A, Parker, on się nazywał Parker, tak. Bardzo fajny, słuchajcie, sim. Może wam kiedyś pokażę tego save'a, gdzie sobie tam gram. Znaczy już od dawna tak naprawdę go nie ruszałam, ale jego żona jest weterynarką i prowadzi właśnie taką klinikę weterynaryjną. Mają małą córeczkę. Całkiem fajny save. Może bym sobie do niego wróciła. No, już mam tych save'ów później 1 500 000, nie? A ty gdzie poszedłeś do toalety? Tu na dół poszedłeś, dobra. Oczywiście z telefonem. Nox, bo ci do kibelka ten telefon wpadnie. Uspokój się. Jest strasznie zimno, jest jakieś takie wiatrzysko i oni nie za bardzo chcą stać mi w jednym miejscu, bo chcą uciekać zaraz do pomieszczenia jakiegoś. Aha, ona ma te fajerwerki. Ale słuchajcie, spróbujemy tutaj coś zrobić z tym. O, widzę, że tego tutaj się dało. No to dobra. Mona, chodź, odpalisz jedne tutaj. Odpal ten obiekt i zobaczymy. A ty chodź tutaj i odpalisz drugi. Oni oczywiście mi lecą do środka. Ej, chodźcie tu, puszczamy fajerwerki, żeby Nox mógł iść już do domu się przespać, bo się starzeje, hop, no. I idzie o 21 spać, tak jak ja. Nox, utożsamiam się z tobą, nie martw się. No i co, i się spaliło i tyle z tego było? Świetnie. 100 simoleonów poszło się paść. Ten poszedł już, po prostu ma dość. Będzie coś ładnego z tego? Czemu to nigdy nie działa? Tylko te za 350 działają. Oszukali mnie. Chyba, że to było tylko to, bo nie pamiętam. Ja zawsze kupuję te za 350, ale teraz pożałowałam kasy i... mam co chciałam. Dobra, będziemy kończyć, słuchajcie, ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Simowie już są na wyczerpaniu, że tak powiem. Wiedziałam, że nie dotrwają do północy, ale zawsze warto było spróbować. Także to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się i pa, pa!